W Polsce jest około 3 milionów osób niepełnosprawnych. Według przeprowadzonych badań blisko 30% z nich pracuje zawodowo. Umożliwiają to nowe technologie i praca zdalna. Nowe technologie sprawiają, że osoby z niepełnosprawnością, które parę lat temu nie miały szans na pracę, teraz mogą realizować się zawodowo. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli takich osób jest w naszym kraju coraz więcej, podkreśla dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku Dariusz Majorek. Na dzisiaj rzeczywiście mamy wzrost ilości osób aktywnych zawodowo. Nadal gonimy wskaźniki starych krajów Unii Europejskiej, ale przekroczyliśmy już poziom aktywności na poziomie 30%. Dziś często do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami wystarczy sprzęt komputerowy i dostęp do szybkiego internetu w domu, plus kompetencje do ich obsługi. W taki sposób pracuje Monika, która jest osobą niewidomą. Pracuję jako osoba, która zajmuje się promocją fundacji. Dosłownie się nazywa specjalista do spraw promocji i moim zadaniem jest udostępnianie w sieci, między innymi oczywiście, udostępnianie w sieci działalności, informacje o działalności fundacji, na przykład na Facebooku, szukanie beneficjentów, którzy chcieliby wziąć udział w naszych projektach. Mam po prostu swój sprzęt, na którym wiem, że jest on dostosowany do moich potrzeb, czyli pracuję na komputerze z udźwiękowieniem, czyli z programem mówiącym. Jednak nie tylko praca zdalna daje możliwości zawodowe osobom z niepełnosprawnością. W Polsce powstaje coraz więcej zakładów pracy przystosowanych do potrzeb takich osób, zaznacza dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON Marta Mordarska. Te nowe technologie oczywiście mają tutaj swoje ogromne znaczenie, bo też część tych pracowników może świadczyć pracę zdalnie, ale nie tylko oni, bo też to wszystko, co dzisiaj jest naszym elementem postępu, dostępności cyfrowej, sprawia, że osoby z niepełnosprawnością z poziomu domu, z poziomu różnego miejsca mogą te prace podejmować. Jednak wciąż największą barierą w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pozostają stereotypy i obawa ze strony pracodawców. Dlatego też rząd wprowadza rozwiązania, które mają na celu zachęcić przedsiębiorców do współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Znowelizowano przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wzrosło od stycznia 2023 roku kwoty dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami na podstawie umów o pracę. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już od 20 lat dofinansowuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnością po to, aby takie osoby mogły swobodnie konkurować na rynku pracy.